Co tu się dzieje? Na bota? Można. Chcesz AD czy sub? A przeczekaj, duo Botterino with Dranzerino. A, nowy skin. Oka, to ja sobie też wezmę nowy. Jakąś Janę dostałem. O, czekajcie, bo widzę, że dużo invite'ów na pakerów jest typka, więc dodaję wszystkich z góry. Piękny przycisk, dodaj wszystkich. Siema, siema. Co się stało z serią Brutal Legend? Ale pytanie mi zadaje, stary. Rozdupałeś mi teraz na kawałki, serio. Spoko. Ale pytanie, nie wiem, czy to wróci. Znaczy, musicie odróżnić granie dla fanu od takiego trollowania, feedowania, nie? No bo każdy może mieć słabszą grę. Okej, rozumiem, też mogę wejść. Ostatnio grałem na streamie Teemo, zrobiłem 1-10. Gra była taka, powiedzmy, w pewnym momencie nawet even, bo bym się pokusił o siema Monson. Ale chodzi o fakt, że dobra, nie poszło mi okej, ale to nie znaczy, że wiecie, się smucę z tym i to były takie, wiecie, no, koleś może ewidentnie był z drużyny przeciwnej o wiele lepszy, akurat dostałem linię, która jest dla mnie najgorsza, trudno, podjąłem ją, dostałem w pierdziej, ale to nie znaczy, że na przykład mam 10 gier, które jest 0-10 na siłę tą postacią, wiecie, po prostu tego rankeda jadę z tym i masakruję, nie? D4. No to smutek, ja już lat 4, a byłem w dwójce. Ale co tam? Przyjdzie czystka. To się pogra. No tak, no bo przecież przyjdzie na wysunę, to znowu będzie zmiana. Nie ma komendy grupy, ale ona tu wyskakuje. Ale wskoczy jakoś, mu bot wrzuci. Ale link do tapety działa, gdy przed chwilą też przecież mu bot wyrzuciłem. Czy wygrałem tą grę z Teemo? Niestety nie, no ale był słaby gang na topie, nie udał się nam. Pisze do mnie milion osób naraz, muszę to wszystko odpisywać, staram się wam też odpowiadać. Nowy sezon, 100%. Rozumiem. Ja też oprócz Ligi Legend, bo nie chcę jej zostawić, na pewno będę do niej cały czas wracać i będę starał się tutaj. A link jest nieaktualny. Ostatnio aktualizowałem go, więc czekajcie, zobaczę sobie to. Albo wam podam ręcznie. Wpisałem. To się jakoś wpisało Super Hero Gibbs, tak? Jakoś. O, mam go. Good Guy Tybek, proszę bardzo. Tu macie ten link, prawdopodobnie jest dobry. Czy mogę coś powiedzieć o sobie? Powiedzmy, że siedzę na scenie Ligi Legend tak na poważnie od 2 lat już zajmuję się komentowaniem, hostowaniem od ostatniego czasu, czyli prowadzeniem imprez e-sportowych. No i zabrali mi Janę, smutek. S-Fizz, no to zagramy Omperem jakimś, o. Czekajcie, zaraz dopowiem. Tylko wybiorę postać. Może Blitz? Boże, trash? Nie, no z Blitzem jest większa beka. Mm.
Wiem, Sorakę miałem wziąć, o nie! Kurde, miałem wziąć Io Sorakę. Dobra, mniejsza. Nie mam pod skrankę żadnych tych. A także zajmuję się sceną, nie wiem, może mnie z YouTube'a znać. O, subs poleciał, dzięki serdecznie Inventative w takim razie. Zajmuję się z 10 typu graczy, możecie mnie kojarzyć z YouTube'a, to było pierwsze moje takie kroki w stronę YouTube'owe. Potem bardziej mnie jarał zawsze e-sport, zaczynałem od StarCrafta 2, strasznie się rałem tymi StarCraftowymi, co do barów chodziliśmy, BarCrafty. Bardzo mocno mnie jarały i po prostu ten e-sport wsiąknąłem i na drugim już IEM-ie w Katowicach, który był rok temu, zajmowałem się stoiskiem Cooler Mastera. Teraz nadchodzi trzeci i jeszcze nie wiem, co będę tam robił, ale na pewno się pojawię, zjawię się tam na 100%, przynajmniej mam taką nadzieję. Także, no, myślę, że... Nie wiem, co mógłbym więcej jeszcze o sobie powiedzieć takiego. Gram w League of Legends od bety, miałem krótki przestój około gdzieś tak między sezonem pierwszym a drugim. W drugim troszeczkę nie grałem, ale powróciłem tego wszystkiego. To były te czasy, jak Skyrim wychodzi, nie wiem, czy kojarzycie, jak Skyrim wyszedł, to się musiło strasznie, no ale to jeszcze scena nie była tak uformowana, tak naprawdę. Ale tu leci tych invite'ów na te grupy, czekajcie, muszę to wszystko dodawać. Dobra, tapeta poleciała, no nie żebym dostaliście. No muszę się ogolić, ale ja mam tak, że się golę jak dopiero gdzieś muszę wyjść. Jak w domu jak siedzę, to lubię sobie z takim zerościkiem pobiegać, bo to jest takie... Po co się golić na zapas, nie? Znaczy, że ja nie jestem taki jakiś bujny w zarost, powiem szczerze. Jak na mój wiek, ja po prostu tak... Jaram się tym, że co roku, wiecie, coraz więcej tu gdzieś z boku wyrosnę, to po prostu nawożę to jak mogę, specjalnymi tymi, znaczy nie, no śmieć oczywiście, ale nie chcę to rosnąć. A kiedy zerują dewizję? Pewnie w okolicach początku sezonu, nie wiem, kiedy tam dokładnie wchodzi. To zagram z Elixirnem. Tak. Omega report Graves and Fiddle. Piszę tak, good luck, have fun. No dobra, trochę mi zeszło, ale... Strasznie dzisiaj dużo was i staram się jakoś sensownie odpowiadać na te pytania. Mam nadzieję, że daję radę, no, ale w tabie, bo nie mam drugiego monitora jeszcze. Zaraz jest fajny, no jest bardzo dobry. Troszkę zazdroszczę w większości moich znajomych takich, że sobie mogą takie, wiecie, bujnie zapuścić coś. Okej, okay, będzie fun. Cook City Meister. Imprezowałem, no przecież. A już myślałem, że czytałeś książkę i spadłeś z fotela. Pomożemy mu coś? Dobra, Grand X. A tak naprawdę to jest Fiddle, to jest... Osobę spokojnie porać, ale mi się odbija tym paprykarzem z wczoraj. Jedna śmierć, 10 pompek. Z rana to mogło być słabe. Nie polecam chyba. Bang! Przed drugim levelem jakoś chyba nie będę pulował, bo ani nie mam minionów, żeby spres jakoś sprawić, ani... Tak naprawdę... Nie ma sensu. Mam nadzieję, tylko Dranzik będzie tutaj ładnie nas hitował. Tego melaska bym tu zabrał. Nie wiem. Ale mnie obija Janna ładnie. No nie mam drugi. Nie zainicjują tu nic. Aj, teraz możemy grać, my friend! My friend, uwaga! Hook City, tum, no, do widzenia.
Nie, nie mogę podejść, nie, 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 nie. Ale może z góry? No i teraz się boję podejść, panocki. Ach! Tego dużego może mi się uda. Wiem, wiem, staram się. Yeah! Wziąłem go. It's mine. Ah! Króca bomba. Ale jak podejdzie drugi raz, to z mystiskaki. Nie wiem, jakiś jest ciężki nick do przeczytania. I chrog. Chrog. No, teraz jest dobra. Ja miałem atakował coś bardziej, no ale. Ła! Mam sobie ten środkowy skill. Mocno mnie pobijali, no. Nie wiem, co Janna robi. Ona tak dziwnie gra. Tak stoi z tyłu, taki gang na środku jest. Ona gdzieś polazła w ogóle. Nie ze mną te numery, Hans! Ależ to ładnie tutaj rozegrał nawet. Cofaj, cofaj. No. Tak, ładnie mi ją zebrane. Nie mogę czytać czatu, jak jestem, że wybaczcie, no. Nic z tym nie zrobię. O, Lee Sin. Banować Lee Sina trzeba i Gangplanka. Nie wezmę teraz tego, nie, nie, nie. Nie mam staka, weź sobie go. Spoko. Ale pamiętajcie o tym, że Graves jest dobry w early, we wczesnej grze, więc w lejcie Ezreal to jest zdecydowanie lepszym wyborem. Tak naprawdę. Się staram to jakoś ustawić, tak maksuję Q na Blitzcranku, jeżeli ktoś to ciekawie interesuje. I nie ona tych wardów tam na... Co ona? Bo z żółtym gra, więc się nie przejmuję. Ja wolę jakoś z Rake Shieldem niż z żółtym grać na blitzie. Wiem, że tam żółty to speed i w ogóle. Ale... Pasywna to jest wymiana. Póki co. No early Janna, Graves jest naprawdę ciężko, jak widać. To, ten shield na wymianach jeszcze z Gravesem, który nastakuje sobie na 10 te swoje te. I ma dużo armora, więcej jest po prostu trudne. Ale jak podwiesz nas w końcu spuszczują, to ja spróbuję coś dziabnąć. Mówię, że nie. O. Był taki moment. No i się chichra, no. No z minionami to już nie jest. Nie ma szans na to, żeby go złapać. Ja mogłem trzy potiony jednak zabrać. Nawet nie człowiek rymuje. No i to niecne. Kół. Tak boli. Boom! Jeszcze wyszedłem w tornado. Ile raz hitów ma Dranzix? Czy on sobie radzi? Zobaczmy, Graves 50, Dranzix 50. Bardzo ładnie, Dranzix! Good job, man! Wiesz, jak to robić, my friend! Mam nadzieję, że mi się klawiatura nie wyłączy, bo coś ostatnio jakieś dziwne ma. Chyba mam gdzieś kabelek przerwany lekko na USB i się potrafi wypiąć. Nie przerzucę tą wardę, nie jestem takim dobrym supportem jak przynajmniej Leo. Jak to zrobić? A tam Lee Sin? No jest, chodzi, widać go na minimapie. Czaje się bestia. Trzeba uwalniać bestię. Zaraz będę miał... o! Lee Sin na środku, wszystko widzicie ładnie. I nie umiem pomagać tego podwieżą, to jest takie... O dobra. Welp. Zręcz sobie powinien poradzić. O właśnie, atakujesz przed i po, ładnie Dranzix. No się wiele idzie nauczyć nawet, sprawdzę czat. O! Nerwarien, witam serdecznie. Pana Nerwariena. Jak tam święta? Widziałem zdjęcia z Hipstagrama, ładna choinka. Bardzo propsuję, choineczka śliczna. O! Rzucę warda, zobaczcie. No, ale co się dzieje teraz? BUM! Nie trafił! Cofaj! Made it. Nie wyszło. Tornado, jadą ze mną. Ale Dranzix dobrze last hituje, więc
Tu pewnie będzie w końcu taka jakaś niesamowita wbita lisina na plecy, której ja nie zauważę. I się skończy moje pajacowanie w tym miejscu. Ale Grace... Boże, ale jak sobie na paprykarz na śniadanie zrobię, bo mam jeszcze jeden taki pikantny z biedry, och. I barszczyk mnie mama do słoika dała, więc ten barszczyk sobie odgrzeje. A myślałem, że... Dziabnie go. Jakie to będzie dobre. Mówiliśmy z tej strony. Teraz będzie szóstka, Dranzig to skliruje ultimatem, czy... Czy Balls Deep? Niestety ja będę teraz przeszkadzał troszeczkę moim nieciekawym ultimatem. A teraz mam, że mogę zerknąć na czat. Wariant jakiś gość od Minecrafta. Blisko, tak, masz rację. Dobra, pchamy to czy... A, ultem, tak jest. Tak zabrałem go z niego, okej. Okay. Rico, z powrotem. Do bazy, my friend. To jest świetna gra. Ten item się zarobiście podoba, ale i tak będę musiał Relic Shielda ulepszyć. Relic Shielda. Dobra, tak się obkupię. Dzięki, dzięki. Ale odpalam wój, biegnę. To ja witam. Tak, to jest prawdziwy Nerwarian, bo tak. Uświadomcie kobiety, co to jest paprykarz. Kobieto! Kobieto! Paprykarz! To jest wtedy, mi to ojciec kiedyś tłumaczył. Słuchaj, leci linia produkcyjna, gdzie na jednej linii produkcyjnej idą, czy papryka, a na drugiej idą ryby. Łosość! Nieważne! Lecą ryby na drugiej tej... O, czekajcie, bo trzeba Dranzigowi helpować. I wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy ludzie obrabiają w jakikolwiek sposób te ryby i ten papryk, tą paprykę na drugiej tej linii produkcyjnej, równolegle do tej linii z rybami, zawsze zdarzy się, że któraś z nich spadnie na ziemię. I wówczas taki pan Mietek z miotłą zamiata jej tą rybę razem z tą papryką, wrzucają to do takiej wielkiej mielarki, ona to mieli, te resztki, wdupiają to do puszek i to jest właśnie paprykarz. Mi to taki DJ cię tłumaczył i długi czas nie jadłem przez to paprykarza. A on powiedział tylko dlatego, że mu nie zmucił jego paprykarza, no ale cóż. Tak, przypomnę, że do Hotsa nie ma kodów niestety. Heroes of the Storm, gra jest przypisywana do konta, więc trzeba być na specjalnej liście, albo tam invite jakiś musi polecieć z wyższych tych, ja nie mam takich dostępów niestety, więc... Ale bym wyciągnął teraz tą Janinę z Kubana. Ona z czerwonym trinketem już? Ja na razie z żółtym, bo i tak jesteśmy spuszczowani pod wieżyczkę, a mi się zawsze ten ward dodatkowy tutaj z tyłu może przydać. Pyk. Jest 1-5. Ale Dranzig sobie świetnie radzi, on jest quality playerem w tym wszystkim. Healuje cię, ziomek. Dobra, odpalam bestię. Giniesz, gościu. Co tu się wydarzyło? Teraz odpaliło się. Puszka Pandory. No ale ładnie, no. Trzeba było w końcu wyjaśnić troszkę sytuację, że nie mogą nas tak po prostu sobie bijać. Tu Relic Shield, Power. Żegnamy! Hello! Hello, dude! Mike, we got him! Roger Federer. Teraz chyba na smogach są iść. To jest moc Blitzcranka. O kurde, TP. O kurde, tu coś tepuje. O fuck, Akali! It's bad. Zabijmy ją, ej. It's easy. A kurde, może nie. Dobrze. Nie walczy ze mną, dobra, ja nie byłem bez szans, ale...
pozamiatali w takim razie tych. 5 potów, jakieś wardy. Mogę. A mam chwilę, żeby spoglądać na czat. Siema Tybek, siema, siema. O której wczoraj szedłem spać? Wczoraj koło... O trzeciej graliśmy, nie, koło, przesadam, może koło drugiej. Po północy skończyliśmy z T-Voltem nagrywać gierkę. I koło drugiej jeszcze sobie w CS-a widziałem Leo, tam grał z Snickerem i z Bikerem, graliśmy sobie w CS-ka. Takie baty dostaliśmy. Dobra, idę sprawdzić w takim razie tutaj. Nie będę ryzykować jedzenia. Polecam, papryka jest bardzo dobry, on zawiera tyle sam... no, że tam może szału nie ma w środku. Ale on zawiera... Tu jest tam tłuszcz, jakieś białko podobno. Zarąbiste to jest z bułką, polecam. Ketchup ewentualnie do tego i paprykarz i widelcem z bułką, kajzerką, tak zwane powietrze. Bułka, powietrze i super wchodzi. T-Vold Movie. Nie, to nie było akurat T-Vold Movie. Z innej gierki podejmowaliśmy. Chodź tu Dranzix, Mr. Dranzix! Please come see me. Come see, come sa. Ja życia straciłem, ale mam Potiona, więc stanę sobie z boku. Dranzix 117, Graves 115, brawo ziom. 1-0-1, to jest quality player, już mam Unamune. Manamune i Shin, więc będzie tutaj dojazd ostry. Ej, bo oni tutaj... Ten pajac nam blue buffa robi. Dawaj go. No i ziomek. BANG! I got this! Sorry. Mój był. No, falnąłem ultem i czasami tak za bardzo go pieprznie i niestety się rozsypał, biedny. Dobra, jak nie walczymy, to... Właśnie chodzi o to, żeby pula zostawić na sam koniec, żeby cały czas jakby mieć tą kartę w ręce, nie pokazywać tego faktu. Pamiętajcie o tym. Nie wiem, czy się możemy bić z nimi, czy tak po prostu... Ona mnie widzi tak naprawdę w tym krzaku z przodu. Nie. Ach, no ale próbowałem. Dobra, relikiem. Muszę się trochę podleczyć. Uważaj na te Q niecne. Od Gravesa, bo nie mam potionów. Jakieś halpy na środku. Jana jest daleko. Ło! Myślałem, że ten pull przynajmniej. Ale ładnie od linii zagankował Lisa. Szacun. Dobrze, dobrze zagrał. Nie. O. Ale. Dranzix, Dranzix, Dranzix! O mój Boże, ale playsy! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nice! O kurcze! Ale ich ograł, ale ich ograł! Ten go... O Boże! Nie, to był play z dzisiejszego dnia, naprawdę! Nie wiem, czy to widzieliście, ale... Ja bym był smutny, no ten Lissing go kopnął i leciał ku... Co tu w ogóle, jakieś gra z moły tutaj, gościu. Ten go kopnął i przez to ku go uratował. Prawie triplem tam wyłusił, nice. Brawo. Co ten Dranzix gra? Chodź tutaj szybciej. Dobra, wjeżdżam. O Boże, Jezu Święty.
Damn slow. Dobra, podleczyć się muszę troszkę. Nice, no i to jest pomoc Relic Shielda, nie? Nawet nie blisko. Ja bym pomógł temu midowi, no ale... Tam jest... Anivia 5-0 z Rodem i ona ma dwa grube itemy, takie naprawdę grubańskie. To jest not so good. Jakbyś tu podeszła. Widzi mnie tu na nie. See me. O kurde. A niech wchodzą po nas. Niech próbują. Transix jest bestią. Tu poprawię. Jest aniwiał. Ło, nie trafiłem. Welp. Bez szans byłem. A jeszcze nawet mogłem sobie użyć face'a, ale nie ogarnąłem. Smutna gra, no troszkę. Chwila. Buty mam, to. No, tego do ładowania bym kupił, ale mogę nie uzbierać. Że mój stream jest na głównej. Zdaję sobie z tego sprawę. Mam smartcasty na kół, tylko mam tak zrobione. Na Kazimierzu. Kazimierz jest daleko ode mnie, niestety. Mam tak zrobione, że jak zrobię shift skill, na przykład teraz, jakikolwiek, to mam normalny cast, a QWER mam smartcasty, więc jeżeli chcę na przykład sobie przemierzyć jakoś czy coś, to z shiftem mam taki ten. Alt skill mam znowu chyba na siebie. Czemu Graves jest w każdej grze? No bo taka meta jest aktualnie, że Graves jest dobrym masakratorem, jest dobry na Luciana, bardzo... Naprawdę chyba największym jego kontrą w grze aktualnie. I się sprawdza w tych buildach ostatnich. To nie jest dobry pomysł iść tędy, no zobaczcie, nie widać całej piątki, prawdopodobnie smog już jest zabrany, albo dopiero trzeba brać. Wrzucę tu, no nie ma smoka. Uciekaj, Dranzig, jestem bez szans w tym momencie. Ani jest zbyt gruba. Właśnie to jest przerwane, że na tą R-ką podpala tutaj. Ale się fiz... wizja... Nie, zbugowała mi się wizja, nie mogę ruszyć. Why? Alt skill jest do myślenia. Kazimierz Dolnicz. O dobra, już mi się wróciło. Dobra. I easy. Tam coś płaczą, ale trzeba im napisać we got this. Pewnie wiem, że zmienić dawno chyba na czerwony trinket, bo jest 22 minuta, ale staram się cokolwiek tutaj ugrać. No jest ta kanalia. Anivia. Akali. O. Jak mnie złapie w ten krąg, to już jest ciężka. Szkoda mi było flesza. Mój błąd troszeczkę, za daleko wyszedłem. Ale mam na łapy teraz, dobra. To ulti. Nie wiem, czy on tylko celował, czy... sobie nie trafił teraz ich z tym razem. Ale dobra, ma statystyki, ma gauntlet, czy blue S. Z manamu i tak dalej. Prawy przycisk mini mapie, trzeba przytrzymać? To nie wiedziałem. Jak ziemnior, bo się obciąłem i może dlatego wyglądam jak ziemnior.
naprawdę. I lecę. Slotegol is legendary. 808, no problemu. Z Ranziksem chodzi, on ma dobre te, dobre kole. O kurde. Run! Run! To się wdupił. Dobra, uciekł, uciekł, uciekł. Ło! Tulej, oj! Amen. No jest grubo. Powiem, bo jest, jest... Nieciekawie. Where is now? No, gdzie jest nasz top laner? Chodź tu! J4! Król złoty. They invade my jungle every time. Lol, don't blame me. Buy words. Oj, 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 no Ranzix. A, jest Jarvan, jest Jarvan, ale on pomaga. Dup mi ultem. Nie wiem czy masz, masz ulta. A w sumie. Dobra, straciliśmy środek, ale to nie jest jeszcze przegrane. Ktoś tam streamowy śpi. Spoglądam na czat czasami. Z Relic Shieldem może tego dużego zdążę zgarnąć. Ranzix. Yeah! Bronimy się tutaj. Defensywa. Odrzucalne wardy. Okej. Okay. Anivia od dołu. Podchodzi. Jest w pobliżu tej dżungli. Chodźcie pomóc mi z tymi minionami, bo... Dobra, musimy się po prostu bać teraz bronić i liczyć na to, że się nam wypierdzielą gdzieś tutaj. Ile oni smoków zabrali? To jest dosyć ważne. Dwa! No nie fajnie. Ranzix. Uwaga, uwaga. Nawet jeżeli spuluję teraz, to nic nam nie da. Myślałem, że wysiągnę. Thank you, Akali. Dobry nick. O, ale łykają po prostu te stuny od Naniwi. Niesamowicie. A raczej to skończą. Będziemy to dzieć w tym wypadku. Szkoda. Zbyt mocno Naniwia jest sfinowana. Ale my na botle nie ładnie ugraliśmy. Była beka. To Ranzix świetną akcję tam rozegrał, jedną. Gdzie go troszeczkę Lee Sin tak naprawdę uratował. Przed Q Grace'a. Ranzix fighting! GG, well played, guys. Ale zmusili nas. Ja wstałem, ale... I to skończą. O, może jajeczko chociaż. Nie płynąłem. Dopal się! Tak jest, jajo! GG. Continue. Nie wiem, Jarvan napisał well played S i Blitz. Jeżeli nie trollował jakoś specjalnie. A, jakiś donate poleciał, czekajcie. Muszę to ogarnąć. Bo tutaj mam taki tekst. To ręcznie zmieniam, bo mogę. Czemu by nie? Bo lubię. Drugi los trochę smutny. No, bywa no, unlucky. XD. Next. Ludzki. Teamwork dostałem, a... Już nie wnąłeś? Nie widzę.